Moi drodzy, rozpoczynamy okres Adwentu, a więc również i naszą pielgrzymkę przez liturgię sakramentu Eucharystii. Wokół nas jest tak wiele kalendarzy adwentowych i my spróbujmy stworzyć taki eucharystyczny kalendarz, który przez 24 dni będzie okazją do tego, aby dotknąć 24 momentów w Eucharystii podczas liturgii tego cudownego sakramentu, momentu, w którym lud zebrany, a więc wy, moi drodzy, bracia i siostry, wypowiadacie słowa, odpowiadacie, włączacie się, wyrażacie swoją wiarę. To jest ten wyjątkowy moment. I nie sposób, aby nie rozpocząć od tego wszystkiego, co rozpoczyna każda modlitwa i rozpoczyna również sakrament Eucharystii, od znaku krzyża i słów, które przewodniczący liturgii rozpoczyna, mówiąc, że chcemy czynić to w imię Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. A wszyscy zgromadzeni, łącznie z celebransem, odpowiadamy Amen. Wyjątkowy moment, wyjątkowa sytuacja. Nie sposób nie odwołać się już na samym początku do tego słowa Amen. Co ono tak naprawdę oznacza? Wielokrotnie je wypowiadamy podczas liturgii mszy świętej. Będziemy to akcentować w kolejnych momentach, ale ono nie jest takim prostym tak. Czy tak jak niektórzy zwykli nawet mówić, że taka kropka na koniec zdania. To jest zgoda, którą można porównać do tych słów, które Maryja wypowiada w czasie zwiastowania. Niech mi się stanie według Twego słowa. I została matką. I dopiero się zaczęło. I to jest właśnie ta dynamika tego słowa. Niech się stanie, niech to wszystko, co jest Twoim dziełem, niech to wszystko, co Ty niesiesz, dobry Boże, niech się wypełni we mnie. Jak cudowny moment, jak niesamowicie ważny i jak łatwo go przeoczyć. I jeszcze raz na zakończenie przywołajmy, że czyniąc znak krzyża wypowiadamy to wielkie pragnienie, wielkie przypomnienie, składamy swoisty akt wiary, że chcemy przeżyć ten czas w imię Boga. Odkrywając to wszystko, co jest darem Jego miłości, Jego życia, wchodząc w tę wielką tajemnicę obecności i działania Boga, którą On przed nami odkrywa. Niech to będzie pełne świadome i pełne gotowości. Amen.